Cześć! Stworzyliśmy prostą kolizję z boksa, jednak można zrobić ją niestandardową, jeżeli tylko obiekt tego wymaga. Czyli dopasować kolizję tak, żeby kula na przykład nie przelatywała i odbijała się obok jego głowy, bo niby tam coś jest, tylko przelatywała po prostu wzdłuż tego obiektu obok głowy. Czyli no, boks nie jest idealnym obiektem, jeżeli chodzi o kolizję. Jednak kolizje powinny być jak najprostsze, więc powinny to być boksy niewiele zmodyfikowane. Im mniej wierzchołków, tym lepiej działają, no i tym lepiej są liczone kolizje. Konwertujemy boksa, który właśnie został stworzony, na edytowalny poligon. Łatwiej go będzie można modyfikować. Możemy też wejść do jego opcji, klikając prawym, i wybrać Object Properties i wybrać, aby był przezroczysty. Wtedy lepiej będziemy widzieć, co jest w jego środku, i lepiej dopasujemy go do kuli, bo tutaj będą dwa boksy. Jeden boks będzie odpowiedzialny za kulę i za kolizję z kulą, natomiast drugi boks będzie odpowiedzialny za kolizję z postacią. Łapiemy za poligon, wybieramy narzędzie do przesuwania. Oczywiście musimy zaznaczyć poligon też odpowiedni, no i przesuwamy najlepiej na jednym z tych widoków front albo left, ponieważ dokładnie widać, jak są te obiekty dosunięte do obiektu. Mogą oczywiście trochę przechodzić przez obiekt, mogą być wewnątrz obiektu, bo wtedy będzie to naturalne. Jeżeli postać podejdzie, no to jeżeli to nie jest na wysokości głowy, to nie wejdzie w tą postać, a wiadomo, że nogi mogą wejść pod tą kulę. No to tyle co do naturalności. No, ja to przeniosę mniej więcej do skrajnych elementów. Można tutaj korzystać też z narzędzia Align, ale tak jest szybciej i łatwiej, dlatego pokazuję tą wersję. Align dopasowuje do skrajnych elementów. Ok, mamy tutaj już dopasowaną kolizję do kuli, więc teraz możemy skorzystać z drugiego boksa. Jednak aby działał ten boks, to pudełko jako kolizja, powinien mieć konkretną nazwę. Kopiujemy nazwę z naszego modelu, przechodzimy do boksa i nazywamy go, zaczynając od UCX, które odpowiada za to, że interpretowany obiekt będzie przez silnik jako kolizja. No i na końcu 0,1, ponieważ będą dwie kolizje, druga będzie 0,2. Jak łatwo to zrobić? Można po prostu skopiować ten obiekt. Jak się kopiuje? Ctrl-C, Ctrl-V. Większość studentów pewnie i uczniów wie, ale tutaj akurat to jest Ctrl-V. Ctrl-C tworzy kamerę, to tak, żeby nie było za łatwo. Ok, tworzymy, tutaj od razu można nazwać ten obiekt, no i chcemy, żeby to była kopia, nie instancja i referencja. Czym to się różni? Może innym razem. Ok, przenosimy to wyżej, żeby dopasować, bo kolizje nie powinny przez siebie przenikać, dlatego może być ciężko, żeby je dopasować na oko, a też lepiej, gdyby się stykały. Dlatego wykorzystamy teraz narzędzie Align, które można też wykorzystywać do poligonów, ale tutaj akurat wykorzystam tylko do obiektu. Max i min. Co to takiego? Maksimum według strzałki rośnie, czyli według x-a ta strzałka jest żółta, niebieska. Według x-a rośnie, to jest max, czyli minimum naszego nowego obiektu, i maksimum poprzedniego, czyli minimalna wartość, czyli dolna wartość boksa, który skopiowaliśmy, no i źródła, maksymalna wartość, czyli góra. Ok, teraz się stykają. Zmniejszamy ten poligon, i w sumie tylko ten poligon obniżamy i zmniejszamy, żeby dobrze pasowało. Łapiemy nie za cały trójkąt, tylko za tą dolną część. Przechodzimy między okienkami prawym przy okazji. Ok, zmniejszmy go tak, możemy jeszcze trochę zmniejszyć, ale w sumie zostawię tak. Nie będę jakoś dokładnie tego badał, kto będzie w mojego księcia strzelał, jak to ma być ozdoba w grze, przez którą raczej mamy nie przechodzić, a nie mamy się na niej znęcać, zwłaszcza, że się nie rozpada, chociaż można to zrobić, ale nieważne. Mamy już gotowy model, jak widzimy, wygląda tak. Teraz możemy zaznaczyć cały, ok, wyeksportować zaznaczenie, no bo wiemy, że dalej mamy ukrytą warstwę i ona tam już na zawsze zostanie. Warto, żeby była do końca, no bo może się jeszcze kiedyś przydać. Może jak za 10 lat będą silniki, które dadzą radę obsługiwać tylko skana, no to się ją wykorzysta, a teraz będziemy do tego momentu retopować. Ok, wszystko zostaje tak jak było w FBX-ie, więc wystarczy albo tutaj wejść, albo kliknąć prawym, albo bezpośrednio tutaj będąc wybrać. Teraz mamy takie kolizje, ale jak zaimportujemy, reimportujemy, można zrobić to tutaj, można to zrobić na modelu, klikając prawym, dawać reimport. Jeżeli zaimportujemy ponownie, to zobaczymy, że kolizje się zmieniły. Teraz wygląda to tak. I o to właśnie chodziło.